Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam rękawice z możliwością obsługi ekranów dotykowych chińskiej produkcji. Jeśli chodzi o sam wygląd, jakość szycia, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Wszystko jak dla mnie jest tutaj wszystko ok. Są dostępne różne kolory, w moim przypadku kolor zielony, oliwkowy. Wykonane jest to z materiałów syntetycznych typu nylon, poliester, mikrofibra. W moim przypadku rozmiar L-ka, czyli powinno pasować się na obwód w tej stronie na 21-22 cm. W moim przypadku jest akurat prawie że idealne, więc dobrze dobrany rozmiar. Ja oczywiście mam krótkie palce, więc zawsze mam problemy z długością rękawic. Tu jest powiedzmy prawie że idealnie, więc pod tym względem jest to wszystko w porządku. Rękawice nie są przeznaczone na zimne dni, na pewno nie na zimę, na pewno na późną jesień. Nie ma tu żadnego ocieplenia czy coś w tym rodzaju. Są powiedzmy bardzo mocno oddychalne. Cała ta zewnętrzna część jest takiej w postaci takiej siateczki. Tutaj też mamy bardzo dużą ilość takich otworów wentylacyjnych, przez co właśnie powietrze jest wymieniane ciepłe na zimne, więc jest w porządku. Chodziłem w tych rękawiczkach już przy 21-22 stopniach Celsjusza i nie było w nich zbyt gorąco czy coś w tym rodzaju, więc oddychalność rękawic jest jak najbardziej w porządku. Mamy oczywiście rzep, na górze rzepa jeszcze jest taka dodatkowa plastikoguma, powiedzmy, tak żeby to się nie było takie wiotkie, tylko bardziej sztywniejsze. No i rzep jak na razie trzyma. Co tu mamy jeszcze? No oczywiście tutaj mamy taką gumeczkę, jest troszeczkę ciaśniej jak się założy. Mamy pętelkę, z tym że pętelka wykonana z takiego cienkiego materiału, więc raczej to na szybko by się nam urwała, jakbyśmy ją używali. Ja akurat nie używam w ogóle, bo mi jest niepotrzebna, więc nie wiem, czy to się urwie szybko, czy później, ale raczej materiał jest dosyć cieniutki. Tutaj mamy też naszytą taką dodatkową łatę. Tutaj na dwóch palcach mamy właśnie naszyte takie, powiedzmy to, typu Sky. Jest to właśnie do ekranów dotykowych i to jest bardzo dobra sprawa, co mi brakowało w innych rękawicach. Tutaj mamy takie wzmocnienia, w środku jest coś wszyte takiego dosyć twardego, ale oczywiście nie uwiera to w żaden sposób przy chodzeniu, przy noszeniu tego. Tutaj też mamy takie dodatkowe wstawki pogrubiające to. No czyli całe według mnie rękawice przeznaczone głównie na wiosnę, lato. Jak najbardziej z oddychalnością jest tutaj bardzo dobrze. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Nawet powiedziałbym, że jestem bardzo zadowolony. No co do jakości wykonania, też tutaj nie ma żadnych problemów. Nic na razie się nie zepsuło. Wszystko jest w porządku. Oczywiście tutaj mamy też dodatkowe wzmocnienie w środku. Tak jakby podwójny materiał. Ten tutaj czarny. Tutaj jest właśnie ten zielony. Z tym, że po tej stronie już jest jednolity materiał z takim, powiedzmy, tutaj nie wiem, czy to będzie dobrze widać, właśnie te otworki są całkowicie na wylot. No więc jak grzebiemy, powiedzmy, w piasku czy coś w tym rodzaju w takich rękawicach, to tam mogą nam jakieś drobinki do środka się dostać, więc należy mieć to na uwadze. No, z zewnątrz wszystko wygląda w porządku. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, w moim przypadku akurat rozmiar się dobrze tutaj dobrał. Nie mam takich wydłużonych tutaj palców, jak w niektórych rękawiczkach jest. Oczywiście za wyjątkiem tych pętelek, które jakbyśmy używali, na pewno one się szybko, powiedzmy, urwą. No ale jak ja nie używam, to nie wiem, czy się tak stanie, ale zbyt delikatne to jest. No to oczywiście kolejną rzeczą, która się na pewno zepsuje, to oczywiście jest rzep. Po jakimś czasie no na pewno nie będzie trzymał tak idealnie jak nowy. No ale to się dzieje w sumie we wszystkich chyba rękawicach. Tutaj nie ma żadnego znaczenia, czy zapłacimy za rękawicę 200 zł, czy 30 zł.
Tak to wygląda nałożone. Tu mam właśnie tą ochronę, jakbyśmy w coś, powiedzmy, walnęli. Tutaj właśnie też są na tych kostkach takie pogrubienia, które służą właśnie ochronie tych kostek. Druga strona rękawic oczywiście wygląda identycznie, więc tutaj nie ma co dokładnie pokazywać. Ta łata właśnie dodatkowo naszyta właśnie jako takie wzmocnienie i możliwość trzymania jakichś, powiedzmy, narzędzi, czyli w tych rękawicach dobrze się, powiedzmy, trzyma kierownicę od rowera, dobrze się jedzie z tym, dobrze się tutaj trzyma nóż, piłę, jak najbardziej jest tutaj to tak na tyle nieprzesuwalne, że dobrze się trzyma, nic się nie stanie nam, a wiadomo, z narzędziami to należy uważać. Lepiej mieć rękawice niż ich nie mieć. No a jak się nie ma rękawic i coś się stanie, no to trzeba mieć oczywiście tę apteczkę przy sobie. To wiadome. Ale z narzędziami, trzymanie narzędzi jak najbardziej jest tu w porządku. Tu jeszcze pokażę, jaka jest współpraca, powiedzmy, z multitoolem, bo to różnie bywa. Tutaj nie ma problemu z otwarciem. Wyjęcie jakiegoś narzędzia, takiego, powiedzmy, to z zewnątrz, jest w porządku. Najważniejsza rzecz, nóż wychodzi, można używać. Te, co są bardziej głębiej, też nie ma problemu. No, jak widać, nie ma problemu z wyjęciem żadnego narzędzia w multitoolu. Czyli jak najbardziej dobrze dobrane rękawice do współpracy z różnymi narzędziami. Ale oczywiście najważniejsza rzecz, jak dla mnie oczywiście, co mi brakowało zawsze w innych rękawicach, bo musiałem zdejmować zazwyczaj, no nie da się odebrać w zwykłych rękawicach zazwyczaj telefonu, no bo o ile tutaj to działa, to przesuwanie już tego nie za bardzo. Tutaj z przesuwaniem nie ma żadnego problemu. Działa to tak, jak powinno działać, czyli przesuwanie, naciskanie gdzieś działa jak najbardziej. Mapa jest, można sobie przewijać ją na lewo, na prawo, zoomować. I tutaj to działa idealnie. I właśnie głównie dlatego lubię te rękawice. Właśnie tego mi brakowało w innych rękawicach. Musiałem po prostu do takiej rzeczy zazwyczaj zdejmować rękawice, żeby można było na telefonie działać. Tutaj już tego nie ma. Te dwie rzeczy, które tu są na tych dwóch palcach, idealnie współpracują z takim ekranem. Oczywiście, o ile przesuwać, coś naciskać, jest wszystko w porządku. Gorzej jest już z pisaniem, no bo to jednak jest trochę takie grube. Pisanie SMS-a czy coś jest bardzo utrudnione, ale w moim przypadku jest to mniej ważne. Ważne, że można przesuwać, coś naciskać. Tu jest w tym przypadku ok. I tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Także praca z narzędziami jest w porządku, praca z telefonem, czy ewentualnie jakimś tam tabletem, czymś, powiedzmy, dotykowym, też jest ok. Jak na razie po kilku miesiącach używania tych rękawic jestem z nich bardzo zadowolony. No oczywiście z dala oczywiście należy być od ognia, no syntetyczne materiały nie lubią ognia, o ile, powiedzmy, nie polecam współpracy na przykład z kuchenką na drewno lub ewentualnie z ogniskiem. O tyle oczywiście, jak używamy gazówki albo paliwa stałego i chcemy sobie przenieść ciepłe naczynie, gorącą rączkę czy coś, no to to jak najbardziej w porządku, ale ognisko, czyli coś, co się pali większym płomieniem, może nam buchnąć tutaj, no to nam na pewno się to może nadpalić, wypalić w zasadzie. Coś, jedną taką rękawicę kiedyś pokazywałem, wypaliła mi się dziura na jednym palcu, więc raczej nie polecam do używania przy ogniu, dużym ogniu, przy jakimś mniejszym, przy gazówce lub paliwie stałym jest to w porządku, no w zależności co oczywiście bierzemy. Jeśli wystawiamy tylko na przykład naczynie jakieś na bok, no to tu się nic nie powinno stać. Ewentualnie jakieś patyki, dokładanie do ogniska jeszcze może w miarę, ale coś zabranie znad ogniska może się skutkować uszkodzeniem tych rękawic. No ale według mnie nie one są do tego przystosowane, do innych celów. Jak na razie według mnie wszystko jest tu w porządku. Mam nadzieję, że posłużą mi jak najbardziej długo. No większość tych innych chińskich rękawic też w miarę sprawdza się, więc tutaj też nie powinno być raczej
nic złego, tak sądzę. Oczywiście ktoś może się spytać, po co mi tyle tych rękawic. No, wymieniam stare na nowe. Poza tym jedne rękawice mam na rower, jedne rękawice mam w teren, powiedzmy, leśny, inne rękawice mam do miasta. No więc zapotrzebowanie jest nieco większe. No i oczywiście, jakbym używał wyłącznie na przykład jednych rękawic do wszystkiego, to by się one szybciej nieco zużyły. A tak jak mam kilka rękawic różnych, w każdym innym różnym czasie one są używane, więc powiedzmy niejako każda para wytrzymuje znacznie dłużej, niż miałbym mieć tylko jedną sztukę. Znaczy jedną parę. Ja polecam jak najbardziej takie rękawice, o ile oczywiście komuś takie coś będzie potrzebować. Ktoś będzie potrzebować, ktoś będzie chciał takie używać. Pasuje mu cena, wygląd, wykonanie. Według mnie jak najbardziej tutaj wszystko jest na plus. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.